Szczepana Żelazkiego. Obrotowe radio. Że się ukrywał i że wiesz, czytanie. Czytaj, czytaj. Antoni Pawlicki. Na scenie wystąpił już Marcin Rogacewicz. Aktor po występie mówił, że czuł się inaczej niż podczas próby. Był zupełnie inaczej niż na próbie, bo zawsze publiczność nie śmieje, energia na scenie nie śmieje. Poza tym bardzo cieszę się, że mogłem słuchać, jak Grażyna Połowska czytała przede mną, więc idealnie mogłem lekko wejść i kontynuować tekst. Także to jest duży komfort, jeżeli możemy słyszeć partnera, gdzie on jest mniej więcej, jak on to czyta, jaką ma energię, co czuje, gdzie jest jego pauza, co w tej pauzie się dzieje, wtedy możemy łatwo dalej kontynuować. Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana przez prezydenta od 2012 roku. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury i popularyzacja czytelnictwa. Wybory samorządowe są dla Prawa i Sprawiedliwości najtrudniejsze, ale też najważniejsze. Mówił do uczestników zjazdu klubów Gazety Polskiej w Sulejowie poseł z okręgu Piotrkowskiego Antoni Macierewicz. Jak wyjaśnia, w większości sejmików, gdzie koncentruje się władza samorządowa i samorządowe pieniądze, będą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Odwojowanie tego, jak się wyraził, jest najważniejszym zadaniem dla Prawa i Sprawiedliwości na dziś i na dalszą przyszłość. Takiemu spoglądaniu przez jakieś okulary medialne, kreślące karykaturalne formy obrazu rzeczywistości, więc nie dać się temu ulec i pokazywać sobie, odsłaniać, pomagać w spoglądaniu na tę rzeczywistość. Ja nieraz takie na przykład dojeżdżając tutaj na zajęcia do szkoły, kiedy jadę taksówką i rozmawiam z taksówkarzami, to oni niejednokrotnie przyznają właśnie, że na przykład spotykają się z ludźmi, których właśnie wiozą na przykład. Przyjeżdżają do Torunia, to jest oczywiście to jest stereotyp Toruń, prawda, więc Imperium, ojca dyrektora, jeżeli Imperium, no to od razu zaczynają się tam jakieś, prawda, uwagi kośliwe, złośliwe. Ci taksówkarze nieraz mówią, proszę księdza, no więc wtedy mówimy tak, prawda, no to niech pan powiedzmy pojedzie, czy niech pani pojedzie, niech pani zobaczy to, prawda, niech pani powie, co jest w tym złego, że młodzież się kształci w szkole, zdobywa tutaj wykształcenie, zdobywa tutaj porządną formację, co jest złego w tym, że powstało przepiękne sanktuarium, które jest pomnikiem historii Polski, pomnikiem wiary. Jazd w sanktuarium Jazdy Walej Miast Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Co jest złego w tej telewizji, która od początku swojego istnienia służy prawdzie i głosi prawdę? Co jest złego w radiu, które stworzyło rodzinę właśnie ludzi zjednoczonych wiarą? To jest taki przykład, no bardzo konkretny, związany z tym środowiskiem, ale myślę, że tam, gdzie jesteśmy, to warto, żebyśmy w sytuacjach, w których ktoś szkaluje, ktoś właśnie dokonuje jakiejś charakterystycznej dzisiaj Rumunii, to gdzieś tam czytałem właśnie o jakimś skandalu i w takim razie wszyscy czarni do piachu, bo to jest organizacja przestępcza, to jest sekta, to jest patologia. Takie wpisy często możemy dzisiaj spotkać na internecie, które dotyczą Kościoła katolickiego. I warto się wtedy zapytać, prawda, proszę mi pokazać, w czym, powiedzmy, jest działanie sekciarskim, no właśnie chociażby katecheza prowadzona w szkole, czym jest działanie sekciarskim. To jest przykładna opieka na przykład sióstr zakonnych, posługujących dzieciom nieuleczalnie chorym, czy posługujących w tej chwili dwa finał singla kobiet, w którym Amerykanka Serena Williams gra z Japonką Naomi Osaką i na razie prowadzi Osaka 2-1 w pierwszym secie. Maja Włoszczowska zajęła piąte miejsce w Mistrzostwach Świata w kolarstwie górskim w szwajcarskim Lenzerheide. Złoty medal zdobyła Amerykanka Katie Cartney, srebrny Dunka Anika Langa, a brązowy Kanadyjka Emily Beatty. Przed Polką była jeszcze Szwajcarka Jolanda Meyer. Mimo braku medalu, Maja przynajmniej służą z narkotyzowaniu młodzieży, rozpasaniu seksualnemu i tak dalej. No wiadomo, o jakiej akcji tutaj mówię. Kościół, jeżeli tworzy akcje charytatywne, takie jak tworzy chociażby za pośrednictwem Caritas Polska, no to wiemy, że to są akcje, które faktycznie są rozliczane
które faktycznie służą dobru adresatów. No więc co jest tu złego? Pokazujmy te przykłady Kosonia i Nowicza, książek, którzy byli, są bohaterami wiary, bohaterami patriotyzmu, miłości ojczyzny. Pokazujmy po prostu to, jakie ten nasz Kościół jest. Że tej tak samo miejsce wygrał 14 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Bardzo długo na prowadzeniu był dziś Michał Kwiatkowski, ale na około 500 km przed metą dogonił go peleton. Więc wyprzedził Kolumbijczyka Angelo Lopeza Moreno i Hiszpana Alejandro Valverde. Dzięki zwycięstwu Brytyjczyk powrócił na fotel lidera Vuelty i ma 20 sekund przewagi nad Valverde. Rafał Majka jest 18, a Michał Kwiatkowski 20. W południowo-koreańskim Chengdu trwają Mistrzostwa Świata w strzelectwie. Dziś w rywalizacji drużynowej w pistolecie na 25 metrów Joanna Tomala, Agata Nowak i Klaudia Breś zajęły czwarte miejsce. Triumfowały Chinki przed Koreankami z południa i Indiankami, a Polakom do brązowego medalu zabrakło tylko 3 punktów. Liza Mistrzów w hokeju na lodzie biega Estydy przegrał na wyjeździe z IFK Helsinki. Relacja Tadeusza Musiaka. Szkoda, to jest zespoł, który był pierwszy na swoim ostatnim tysiącu jego Helsinki. Mistrzowie Polski przegrali ten mecz 1-2. Przegrali, choć wcale nie musieli. Oczywiście statystyki wskazywały, że fiński zespół grał lepiej, ale też oni byli równie aktywni. Niestety GK złapał karę za karą. W końcu przy trzecim podejściu w 12 minucie Eronen strzelał 6 metrów pokonał zasłoniętego Mareja. Determinacja gości i zadziorność powodowała jednak, że taki piłkarski wynik utrzymywał się aż do 48 minuty. I co ciekawe, nie zmienił się na korzyść gospodarza, a to Tyszani odrobili straty. Sykora świetnie wypatrzył szczegóły, ten będąc pokoboko z rusu, strzałem pod poprzeczkę nie dał mu żadnych szans. Wyglądało na to, że zespół Gusowa może pójść za ciosem, ale cios otrzymał. Znów głupia kara, znów Eronen i było 2-1. Pod koniec meczu GKS grał jeszcze z przewagą jednego zawodnika, po wycofaniu bramkarza nawet dwóch, ale nic to nie pomogło. Straconej szansy na przynajmniej punkt żałował Bartłomiej Kociewa. Dzisiaj zabrakło tam zarysował sobie lekką przewagę, ale od początku drugiej tercji myślę, że było wyrównane spotkanie. Staraliśmy się, żebyśmy to GKS przegrał, ale zasłużył na poglądy Paweł Kliciarza, ale dlaczego nie bardzo rządzi? Świetnie po układaniu, niekonsekwentnie, ale w każdym z czterech spotkań zdobywali gole, ale na pierwszy punkt mistrzowie Polski wciąż czekają. Przed nimi jeszcze dwie październikowe spotkanie z Bolzaną. Kilkakroczne perły Lublin w własnej hali dopiero grają o awans do Ligi Mistrzyni. Dziś pokonały pierwszą Sokołę o szczegółach Adam Rysak. Kilkakroczne MKS-u perły Lublin wygrały z włoskich Jomi Salerno 28-17. Jutro zagrają awans do fazy grupowej Ligi Mistrzyni. Sylwia Matuszczyk z pewnością zadowolona, podobnie jak i koleżanki, bo nie powtórzył się włoski koszmar sprzed dwóch lat. Tak, dokładnie. Całe szczęście. To co inaczej wyglądało niż wtedy. Pamiętam doskonale ten mecz, gdzie jeszcze tak dodatkowy resztek był, żeby dzisiaj naprawdę pokazać, że jesteśmy dużo lepsze. Cieszę się, że już w pierwszej połowie udało się odskoczyć i w drugiej połowie już kontrolowaliśmy ten wynik. W drugiej części momentami odnosiłem wrażenie, że jeśli koncentracja nie była tak duża, ale i tak trochę też opakowaliśmy w całym dzisiejszym spotkaniu.
koncentrację, ale to nie usprawiedliwiałabym się, bo to jest mecz w każdej grze, a trzeba mieć parkiet, trzeba być na 100%, wykorzystywać sytuacje 100%, a to niestety w drugiej połowie dość często marnowałyśmy. Myślę, że musimy właśnie koncentracją i przeprowadzenie jest już wysokie i po prostu 100% realizować sytuację. Dlaczego właśnie kampanii pojawiają się jako pierwsi? No właśnie dlatego, że myślę, że to jest najbardziej bulwersujący i przejmujący obraz tych cierpień zadawanych Chrystusowi poprzez ludzkie grzechy. No, kampan jest człowiekiem, który został przez Boga wybrany komu jeden na tego nie wymaga ciągnęcie. Jeżeli my kampanii roztrwaniamy ten tak łaski, jeżeli właśnie my posuwamy się do grzechów, które są grzechami też popełnianymi przez innych ludzi, ale właśnie z tej racji, że czynimy to my, ludzie, którzy mają być przełodnikami na drodze do świętości, to jest to w jakimś sensie dobrze, najbardziej bolesny, najbardziej właśnie rzucający się w oczy, najbardziej spotkanie i myślę, że to właśnie jedyna rzecz komisja pokazująca, że w sposób najbardziej dotkliwy Chrystus cierpi z powodu naszych kapłaństwa, że to jest oczywiście raz jeszcze podkreśla bardzo wstrząsający obraz. Najbardziej pobudzający nas kapłanów do radnych usłyszenia i to wyznacza drugiej kolejki ekstraklasy piłkarek ręcznych. Kibelską ścieżynę przegrał z Arzeszem Koszami 20-41 w uchwale Zakopanego. Kobierzyce 18-27, Pogoń Szczecin przegrała z Zagłębiem Lublin 26-30 i Kolonia Kielce wygrała z KPR 25-23. Tabeli prowadzi AZS Koszami. Spotkanie na drugiej kolejce klasy Szczytny Mistrzów Orlen Wisła Płock pokonał z pozytywnie ocenia grę Polek. Nie udało się nam pokonać Chinek, było bardzo blisko, myślę, że pokazało każdy set, przegraliśmy na przewagi, ale tak ogólnie to myślę, że ten turniej był bardzo przydatny dla nas w perspektywie tam przyszłości, bo nikt tego nie ukrywa, że gra na pozytywy na przyszłość, dlatego tym bardziej cieszymy, że możemy kogoś grać takimi zawodniczkami najlepszymi na świecie, a jeszcze bardziej się cieszymy z tej wygranej z Brazylią. Bardzo dziękuję także za ten głos. On jest faktycznie to jest bardzo inspirująca, inspirująca sprawa. Nie czuję się w tej chwili oczywiście na siłach ani pod względem kompetencji, ani też czasu, żeby tutaj mówić szczegółowo ten temat, ale z jednej strony powiem tak, ma pan zupełną rację, bo faktycznie ten temat trudny, taki jak właśnie inkwizycja, czy sprawa krzyżowa, czy właśnie na przykład ewangelizacja Ameryki Łacińskiej, czy w ogóle krajów kolonialnych, czy krajów skolonizowanych. To są tematy, które wymagają na pewno ogromnego naświetlenia. My chociażby właśnie na wizję zmienimy, wiemy właśnie, że to jest zadziesiadło po prostu że to jest po prostu okres prześladowań, mordów, tortur i tak dalej, kiedy już przychodzi do konkretu, kiedy chcemy liczyć te ofiary i kiedy sobie to okazuje się, że tak właściwie na tą sprawę często ci właśnie rzucający kamieniami na kościoła trochę wstrzymują te swoje ręce i zaciskają z powrotem te kamienie w garści, bo nie bardzo wiedzą właśnie dlaczego rzucić, za co rzucić, prawda, ile tego ofiar było i tak dalej. Zgadzam się z tym, że wymagałyby pewne rzeczy tutaj demitologizacji, wymagałyby właśnie otarcia z tych stereotypów i tak dalej. Ale z drugiej strony znowu chciałbym tutaj, znaczy z drugiej strony chciałbym tutaj powiedzieć rzecz następującą. To, że my przepraszamy za grzech, to jest kompletnie bez sensu. Nie chcemy tylko wrzucać takie znowu.
w tych wiekach i tak dalej, no to mogą być rynek, że posiedli na drugie pozycje, wiesz, konkurować. Tak, już tak nie wiem, że bardzo dobrze to macie, że nie trenuję w tych czasach, więc bardzo dobrze to, że 20 lat, na dalej, na ostatnich startach. Ogólnie bardzo fajnie się na środku sezonu. Koniec sezonu, czwarty zawodnik Mistrzostw Europy na 800 metrów, Michał Rozmek w Ostrawie, również zajął czwarte miejsce, a przyjechał do jego rezerwowy. Dwajnie do tego, że nie cofali się z rywalizacji. Podjęłem się za Michał Rozmek, wygrał Niemczech Emanuel Kory, Krystyna Świder-Sepis była szósta w biegu na 400 metrów, a Sofia Enami siódma na 1500 metrów. Po pierwszym dniu rywalizacji drużyna Ameryk, 22 punkty wyprzedza Europę, trzecia jest Azja, a czwarta Afryka. W niedzielę zastępują się m.in. Kulamiotka Paulina Kuba, młodzież Wojciech Nowicki oraz Anna Sabat na 800 i Marcin Lewandowski na 1500 metrów. Dwudniowe zawody trwają także w Hali Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. To zawody za szachistą memoriał właściwie Wysokiego w stylu wolnym i memoriał Władysława Petrosińskiego w stylu klasycznym. Zmaganiom zapaśników przyglądał się Piotr Dąbrowski. Po prostu
Łukasz Fabiański, jak na skromnego człowieka przystało, wolał mówić najpierw o zespole, a dopiero później o sobie. Powinniśmy o tym się spotkać bardziej pozytywnie, pewnie pozytywnie, niż jakbyśmy na tym negatywnie, to jest początek naszej pracy pod wodzą nowego szkolenia. Mieliśmy długi okres przygotowania, ale myślę, że część rzeczy, które nas wymagały, myślę, były widać na boisku i jak na starty, na start, szkoda tych bramki, szkoda tego czarnego, bo na pewno było coś fajnego, żeby w tym momencie trochę pomóc, ale w końcu końców, że jak wszyscy, jak i choć mógł zostać wcześniej innej, jeszcze lepszej sytuacji, to jednak występ zawodnika na pewno był zdecydowanie lepszy niż podczas ostatniego mundialu. Być może pomogła zmiana numeru z 19 na 20, ale bardziej prawdopodobne, że świetnie współpracował z Grzegorzem Krychowiakiem. Ten podział aż tak mniej więcej wyglądał. Oczywiście w pewnych momentach Piotrek jest zawodnikiem bardziej ofensywnym, który gra bliżej i się podłącza dużo częściej. To było widać i to było zawsze jasne i czytelne. Zważam, że ta współpraca, te mecze, które rozegraliśmy razem, teraz tylko opusują, wiesz, to trzeba dobrze ustalić. Krychowiak podkreśla, że pomysłem selekcjonera była przede wszystkim dobra gra obrony. Jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o grę defensywną. Naprawdę zespół zagrał świetnie. Uważam, bo oprócz tego karnego drugopolino właśnie stworzył sobie wiele sytuacji do strzelania bramki. Świetnie mecz w defensywie. A do tego widzieliśmy również to, czego zabrakło w Rosji. Walka, zaangażowanie, bo już to jest podstawa, to jest klucz do tego, żebyśmy osiągali korzystne wyniki. Teraz tylko trzeba poprawić trochę naszą grę, bo trzeba się w pewnych momentach utrzymać przy piłce, a nie tylko biegać. Trzeci, w tercecie środkowych pomocników. Dotyka także w dużej mierze nas samych jako katolików. I dlatego po pierwsze
że ten obraz, który rysuje, nie wydaje mi się do końca odpowiadający rzeczywistości. Natomiast zgadzam się z panem, że faktycznie my musimy sami do siebie na mocy po prostu nauczania Kościoła, które jest wyrażone jasno, chociażby w postaci katechizmu Kościoła katolickiego. My musimy mieć świadomość tego, że katolik, który głosuje na jakąkolwiek opcję związaną na przykład z aborcją, homozwiązkami, libidro, wyraża głos, który jest przeciwny nauce Kościoła. I tutaj nie trzeba, powiedziałbym, w moim odczuciu szczególnych jakichś listów pasterskich. Ona to nauczanie Kościoła jasno określone, które mówi, aborcja jest w każdym wypadku niedozwolona. Homozwiązki nie są w żadnym wypadku równorzędne czy równoznaczne z małżeństwem, które jest wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny. In vitro nie jest leczeniem niepłodności, ale manipulacją w zaraniu ludzkiego życia, więc jest działaniem uprzedmiotawiającym człowieka i każde z tych działań nie mieści się z doktryną, nie godzi się z doktryną Kościoła katolickiego. Tych przykładów oczywiście można tutaj wymienić więcej, ale zwracam uwagę na te, które są rzeczywiście bardzo czytelne i które pan w swojej wypowiedzi podjął, a więc po prostu my mamy ten jasny głos. Problemem jest to, że my musimy ten głos przyjąć w nasze sumienia. I tu się zaczyna po prostu ogromny problem, ponieważ obojętnie, czy to będzie głos wyrażony powiedzmy w liście episkopatu, który byłby opublikowany za 3 tygodnie, czy za miesiąc, czy to jest głos, który już padał wielokrotnie z ust Jana Pawła II, ze stron katechizmu Kościoła katolickiego. Niestety od nas zależy, czy my ten głos przyjmiemy. Raz jeszcze podkreślam, mamy jasną naukę. Niestety my sami ignorujemy tę naukę i zasilamy to, co pan nazwał elitą literalno-lewicową, która niestety się spośród wspólnoty katolickiej wciąż niestety żywotne soki zamiast dawno już zwiędnąć i wysuszyć się, czy też po prostu obumrzeć. Polską racją stanu jest korzystanie z każdej szansy rozwojowej, gdyż dekady komunizmu, a potem czasy polityki zależności, czy jak to woli postkolonialne, spowodowały nasze ogromne opóźnienia. Dlatego chciałbym zwrócić się do państwa jako do starych i wypróbowanych przyjaciół i zaapelować o kolejny wysiłek mobilizacji, byście ponownie wsparli Prawo i Sprawiedliwość oraz obóz Zjednoczonej Prawicy. Sami doskonale wiecie, bo przyjechaliście z całej Polski, bo reprezentujecie, można powiedzieć, każdy zakątek naszego pięknego kraju, jak bardzo zmiana w samorządach jest konieczna, jak wiele gmin, powiatów, miast, województw potrzebuje naprawy i dobrego gospodarza, który będzie dbał o dobro wspólne, o potrzeby wszystkich mieszkańców, a nie tylko o interesy garstki przywilejowanych członków lokalnych elit, układów i grup interesów. Szanowni Państwo, zawsze byliście niezawodni. Zawsze, bez względu na okoliczności, mogliśmy liczyć na Was wszystkich i na każdego z osobą. Zawsze stawaliście w potrzebie. Mogliśmy być pewni Waszego patriotyzmu, Waszego oddania ojczyźnie, Waszej pracowitości i ofiarności. Zawdzięczamy Wam, a w zasadzie Polska zawdzięcza Wam bardzo wiele. Wasz wkład w różnorodne działania, które zaowocowały zwycięstwem obozu naprawy Rzeczypospolitej, jest nie do przecenienia. Byliście obecni na wszystkich frontach z nową walką Polski. Prezes PiS podziękował także klubom za ich wkład w zwycięstwo obozu dobrej zmiany oraz za zaangażowanie w walkę o prawdę na temat tragedii smoleńskiej. Materiał przygotował Michał Wojcik. Zbliża się 23. A dotyczą w równym stopniu. Problemem jest to, że nie trzeba wino czy samot, bo na winogronie jest powłoka drożdżowa.
Rzekomo miał zreformować Kościół, na gruncie rzeczy stał się jego dewastatorem, bo po prostu podjął tę reformę poza Kościołem. Podjął tę reformę poza Kościołem. To jest tutaj jakiś, powiedziałbym, no taki właśnie wzór tego, jak żyć nie należy ci, którzy dzisiaj no właśnie chcą na przykład, bo takie głosy się słyszy, że powiedzmy te wszystkie takie obrazoburcze historie, które są prezentowane o tematyki Kościoła czy duchowieństwa, że one mają posłużyć do poważnej dyskusji w Kościele. No, proszę Państwa, powiem tak, no, oczywiście, że można dyskutować jak który... No na przykład kompletnie nie znam się na przykład na ekonomii. Mogę oczywiście dyskutować na temat reform ekonomicznych, reform finansowych, czy z tą bankowości. Tylko, że to jest głos, który no naprawdę niczemu nie służy. No, poza tym, że jest to bardzo pewny dźwięk, ale przecież on nie ma najmniejszego sensu. Ja, który no na przykład jestem zupełnie muzykalny, jestem afonem, mogę oczywiście postulować jakieś uwagi pod adresem na przykład na jakiegoś chóru parafialnego, że ja to kieruję tym chórem, będę go uczył jak lepiej śpiewać, tylko że no to jest działanie głupie jak niebezpieczne, bo mogę po prostu, jeżeli mi ktoś taki chór powierzy, mogę doprowadzić do jego zniszczenia. Podaję tutaj przykłady czy analogie bardzo takie nieudolne, ale no chodzi mi o po prostu o prostą zasadę. Jeżeli chcemy reformować Kościół, zaczynajmy, powtarzam tutaj głos pana Janusza, zacznijmy od siebie, trwając w Kościele i kierując się łaską poświęcającą. Konwencji partii we Wrocławiu, a następnie spotkał się z mieszkańcami Jelcza oraz Kowic. Jutro Mateusz Morawiecki odwiedzi województwo opolskie. Ekstradycja Dariusza Przybyszewskiego do Polski stała się faktem. To symboliczne zwycięstwo polskiego państwa, tak mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Po południu wylądował samolot z przywiezionym przez polskich policjantów Przybyszewskim na pokładzie. Rozpoczęła się procedura związana z ostatecznym ulokowaniem go w polskim zakładzie karnym. Dopięcie tej sprawy zajęło nam 13 lat. W aferę FOS uwikłani byli niezwykle wpływowi ludzie z wielu środowisk, przede wszystkim ze służb specjalnych dawnego PRL-u, podkreślał minister sprawiedliwości. Kiedy władza pozwalała kraść, rozbrajała polskie państwo, które było okradane, niektórzy szacują, że stracono do 8, a nawet niektórych raportach do 10 miliardów dolarów poprzez mechanizmy wyprowadzenia pieniędzy. Dariusz Przybyszewski został w tym tygodniu zatrzymany na Florydzie, a dziś został w drodze ekstradycji deportowany ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Samo zatrzymanie skazanego potwierdził sąd okręgowy w Warszawie. Przybyszewski został w 2005 roku skazany przez warszawski sąd na 3,5 roku więzienia w związku z aferą FOS. Na Pomorzu Zaszczególnie odbywa się pierwsze w Polsce posiedzenie konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich. Uczestniczą w niej biskupi z pięciu krajów. Dziś odwiedzili Kolino, gdzie odprawili nabożeństwo ekumeniczne. Po prostu ataki na księży są zawsze atakami na Kościół, ataki na Kościół. Bardzo boleśnie rano dla niektórych kapłanów. Ja zgadzam się z Panią, że źródłem, że celem tych ataków no jesteśmy my wszyscy tworzący wspólnotę Kościoła. To jest na pewno prawda. Pani wspomniała tutaj też o tej czerwonej zarazie. No myślę rzeczywiście, że system komunistyczny, który bardzo gruntownie nas... Jan Paweł II nazywał, tak powiem w takim skrócie telegraficznym, on nazywał właśnie komunizm aberracją antropologiczną, a więc takim skrzywieniem, radykalnym skrzywieniem, zdeprawowaniem istoty człowieczeństwa. To się rzeczywiście stało i tutaj konsekwencją tego no są chociażby te różne nasze zachowania, które na dzisiaj są, one nie są już może właśnie w tej chwili wprost jakimiś atakami, ale są konsekwencją.
konsekwencja tego ataku tej niszczycielskiej mocy komunizmu, która się dokonała i oczywiście musimy tego być świadomi, a z drugiej strony no po prostu musimy odbudowywać w sobie na kruzach homo sovieticus homo dei, tak bym to powiedział, na kruzach homo sovieticus musimy odbudować sobie człowieka Bożego, bo istotą naszego człowieczeństwa jest bycie właśnie człowiekiem Bożym. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy organizatorom, instytucjom, organizacjom, ale także indywidualnym osobom. Dziękujemy uczestnikom i tym, którzy słuchali, i tym, którzy czytali. Pozwolę Państwu, że podzielę się jeszcze radosnymi informacjami, które do nas dotarły, bo wspominałam o tym już przed południem, że tegoroczne Narodowe Czytanie należy do rekordowej edycji, jeśli chodzi o ilość zgłoszeń. I tak jak podejrzewałam, liczba wzrosła i Narodowe Czytanie w tym roku, 8 września, odbyło się w 2950 miejscach i 35 krajach. Po raz pierwszy w historii Narodowe Czytanie odbywało się na wszystkich kontynentach, łącznie z Antarktydą, ponieważ tam włączyli się w Narodowe Czytanie polarnicy z polskiej stacji antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Mam nadzieję, że nie wezmą mi Państwo tego za złe, ale teraz chciałabym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pracownikom Kancelarii Prezydenta, a także ministrowi Wojciechowi Kolarskiemu. Otóż jego współpracownicy, a także pracownicy biura prasowego z wielkim zaangażowaniem przystąpili do organizacji tegorocznego Narodowego Czytania, a organizacja trwała, naprawdę proszę mi wierzyć, kilka miesięcy. Kochani, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Ale Narodowe Czytanie nie odbyłoby się, gdyby nie jego współorganizatorzy. I tutaj słowa podziękowania kieruję do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do Narodowego Centrum Kultury, do naszych partnerów medialnych, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, które to media najpierw o akcji informowały, później ją transmitowały i na bieżąco komentowały. Nieoceniona pomoc również przyszła ze strony Instytutu Książki, a także Biblioteki Narodowej. I za tę merytoryczną pomoc bardzo serdecznie również dziękuję. No one są w pełni rzecz jasna zasadne i to, że ojciec właśnie tutaj nas bardzo dziękujemy stołecznej estradzie skupił wokół tej nowej ewangelizacji. I bardzo cieszę się osobiście, że również w tym roku do Narodowego Czytania dołączyły osoby niewidome i słabowidzące, a także, że Narodowe Czytanie odbywało się z symultanicznym tłumaczeniem na język migowy. I bardzo serdecznie dziękuję również tłumaczom języka migowego tutaj w Ogrodzie Saskim. Dziękuję też za to wlewanie, czy wlanie otuchy i nadziei i siły. Moje serce staram się. Dziękujemy także harcerzom, którzy podczas Narodowego Czytania pełnili służbę medyczną. Szanowni Państwo, ale w tym roku bardzo, ale to bardzo serdecznie chcielibyśmy także podziękować Polonii na całym świecie.
W tym roku Polonia rzeczywiście niezwykle aktywnie uczestniczyła w Narodowym Czytaniu i tutaj trzeba podkreślić, że nie tylko przedwiośnie było dzisiaj czytane, ale także wybrane utwory z zaproponowanej przez nas antologii niepodległości. I tak liderem rankingu, jeśli chodzi o ilość zgłoszeń, jest Ukraina. W tym państwie czytano aż w 50 miastach. To jest absolutny rekord. Ale czytano także na Litwie, czytano również na Białorusi. W ogóle, tak jak już mąż wspominał przed południem, Narodowe Czytanie rozpoczęło się w Nowej Zelandii, oczywiście ze względu na strefę czasową, ale było czytane także w Australii, w Kirgistanie, w Tunezji, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Brazylii. I taka ciekawostka. Otóż w tym roku przedwiośnie zostało przetłumaczone na język esperanto. I właśnie w tym języku przedwiośnie czytane było w Polsce w Białymstoku, natomiast za granicą czytane było w Bułgarii, w Brazylii, w Japonii, a nawet w Togo. Proszę Państwa, to jakże miło było dzisiaj przeżyć to przedwiośnie późnym latem, ale czytane było rzeczywiście w tak wielu miejscach, tak wielu też i nietypowych miejscach, że serce rośnie i można powiedzieć, przeżywamy wielką radość z tego, że ta wspaniała akcja Narodowego Czytania rozprzestrzenia się i przyciąga do kart książek coraz większą rzeszę naszych rodaków tutaj, młodzieży w Polsce, ale także, jak żona przed momentem wspomniała, na całym świecie. A dziś, proszę Państwa, czytano na przykład w mobilnym muzeum multimedialnym stulecia odzyskania niepodległości, które wysłane przez nas przed Pałacu Prezydenckiego już kilka miesięcy temu zawędrowało dzisiaj do Sandomierza i sandomierzanie i goście mogli dzisiaj właśnie w tym muzeum multimedialnym na rynku sandomierskim czytać przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ale czytano, proszę Państwa, w autobusach. Czytano w tramwajach, których część była przystrojona w stylu retro, czy też wręcz stylizowana na retro na lata 20. Wykonano różne rekonstrukcje i inscenizacje związane z przedwiośniem. Tak wiele różnego rodzaju inicjatyw czytano dzisiaj w Geometrycznym Centrum Polski, czyli w mieście Piątek. Było tyle różnych pomysłów, coraz ciekawszych na to, aby przedstawiać przedwiośnie, na to, aby uatrakcyjniać również jego prezentację, że no cóż, ogromnie cieszy, tak niezwykła kreatywność i tak wiele właśnie różnych pomysłów na to, jak to Narodowe Czytanie uatrakcyjniać. Ale w tych rozmowach przy stole, o których jedno radosne przesłanie płynie z tego dla wszystkich i mam nadzieję, że będzie ono płynęło z każdego kolejnego Narodowego Czytania, których mam nadzieję będzie jeszcze w przyszłości bardzo wiele. Proszę Państwa, czytamy. Czytamy coraz więcej, umiemy zachęcać do czytania, umiemy sięgnąć po książkę i chciałbym, żebyśmy zawsze do tego zachęcali kolejnych naszych znajomych, przyjaciół, do tego, żeby czytać. Że czytać warto, że warto pójść do biblioteki, warto wziąć książkę, warto pochylić się nad nią w wolnym czasie, w czasie wakacji. Że książka może dać rozrywkę, może dać radość, ale przede wszystkim może rozbudzić wyobraźnię, poszerzyć nasze horyzonty, poszerzyć naszą wiedzę, dać nam to, co nie zawsze przecież uzyskamy przez ten obraz widziany, przedstawiany nam, czy to w telewizji, czy poprzez różnego rodzaju inne inscenizacje. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim artystom, tym tutaj, którzy byli dzisiaj w Parku Saskim w Warszawie, ale także i we wszystkich innych miejscach i Warszawy, i Polski, którzy inscenizowali przedwiośnie, którzy czytali przedwiośnie, którzy interpretowali tą wspaniałą polską powieść. Chciałbym podziękować wszystkim artystom, którzy przyczyniali się do tej prezentacji.
akcji Przedwiersza chciałem podziękować muzykom. Chciałem podziękować wszystkim, którzy brali dzisiaj udział w tym narodowym czytaniu, którzy poświęcili swój czas i dzięki którym mogliśmy dzisiaj przez cały dzień cieszyć się Przedwierszem Stefana Żeromskiego. Proszę Państwa, najważniejsze pytanie teraz. Co będziemy czytać w przyszłym roku? Co będzie następne? I tak jak już od kilku lat, chciałbym, żebyście to Państwo na to pytanie odpowiedzieli. W odpowiednim czasie, tak jak co roku ogłosimy możliwość już wskazywania tych tytułów, które są dla Państwa interesujące i które chcielibyście, żeby stały się przedmiotem narodowego czytania w roku 2019. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że to dzisiejsze nasze spotkanie i ten wieczór i to nasze wystąpienie narodowego czytania ani Przedwiośnia, ani Antologii Niepodległości nie zamyka. Chcemy, żeby to narodowe czytanie trwało. Chcemy, żebyście Państwo sięgali, chcemy, żebyście czytali, czytali sami, czytali innym, czytali razem. Chcielibyśmy, żeby to czytanie i Przedwiośnia i innych wielkich naszych powieści, dzieł naszej literatury łączyło. Łączyło nas we wspólnocie, łączyło nas w tym, co dla nas ważne, łączyło nas w naszej tradycji, w naszej historii, w naszym polskim duchu, z którego także wypłynęła ta niepodległość, którą odzyskali wtedy przed 100 laty, ta niepodległość i wolność, którą my mamy dzisiaj, którą możemy się cieszyć i którą budujmy. Także poprzez czytanie, poprzez budowanie ducha. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szkoła Prezydencka w Ogrodzie Saskim w Warszawie zakończyła właśnie 7. edycję narodowego czytania Przedwiośnia Żeromskiego. Czytano dziś nie tylko w Polsce, ale i na przykład w Bułgarii, Japonii, Brazylii, Australii, a nawet w Tokio. Więcej o tej wyjątkowej akcji, ale też i o innych wydarzeniach, które nadawały rytm tej sobocie, już za chwilę w naszym podsumowaniu dnia na zegarach 23.17. Zaczynamy. Na samozagładę.
Dowiedzieliśmy się nawet, że jesteśmy ambasadorami Putina. No nie wiem, jakby było w tym mundurze ambasadorskim. Ale my odpowiadamy. Obywatel, samorząd, państwo, wspólna praca. Prezes PiS zaprzeczył, że jego ugrupowanie chce centralizować władzę w Polsce i ograniczyć zakres władzy samorządu. Podczas konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział budowę nieużywanych linii kolejowych i przywrócenie gospodarczego znaczenia Odrze. To jedne z założeń programu Zjednoczonej Prawicy dla Dolnego Śląska, zaprezentowane dziś we Wrocławiu. Mateusz Morawiecki doliczał pomysł, który rząd realizuje w programie dla Dolnego Śląska. Podkreślił, że do ich realizacji jest potrzebna dobra współpraca z samorządem. Dobrymi władzami będziemy w stanie bez współpracy zrobić próg na Odrze, w Szcinawie i w Lubiążu. Żeby Opolszczyzna, gdzie jutro się udaje, ale też Dolny Śląsk, które tak bardzo ucierpiały w powodzi sprzed 21 lat, żeby nie musiały się o to te regiony martwić, te województwa, że kiedyś ponownie taka wielka fala może jeszcze przyjść. Premier odniósł się także do konkurentów politycznych z Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj zaproponowała również konwencja Koalicji Obywatelskiej. Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego polityczne środowisko jest skuteczne w realizacji innych zobowiązań. Znakiem firmowym Prawa i Sprawiedliwości jest to, że możemy, że potrafimy. Nie tak jak premier Tusk sprzed kilku lat. No i jak to coś jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Tak sobie opowiada. Nie ma i nie będzie. Nie wiem, po co oni teraz powołali gabinet cieni. Przez 8 lat mieli tak naprawdę gabinet cieni. Wśród obietnic ze Zjednoczonej Prawicy dla Dolnego Śląska znalazły się też frazy dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, przywrócenia posterunków policji czy uruchomienia pilotażu programu zdrowotnego. Przed konwencją podczas spotkania z dziennikarzami odpowiedzialnym odpowiedzialnym apelował o jedność i współpracę transpartyjną w samorządach oraz ich współdziałanie z władzą centralną. Przedstawiając wraz z Mirosławą Zachorze-Tchórzewską kandydatów z Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy w naszą stronę. Szef Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że ugrupowanie rządzące proponuje wszystkim współpracę. Nie idziemy po to, żeby życie racja na starcie się schorzyć, rodzić coś i tak dalej. Nam szczęście tam, gdzie mamy do czynienia z takim patologiem jak na Warszawie, oczywiście tam reagować trzeba z jakichś patologii zwiedzić. Ale przede wszystkim współpraca, budowa, praca i jedność. To są rzeczy, które nas dzielą i też oczywiście w demokracji, no ale powinny być te rzeczy, które nas łączą. Jarosław Kaczyński przekonywał, że tym, co powinno łączyć ponad podziałami partyjnymi, jest dążenie do poprawy jakości życia Polaków. Tłumaczył, że Prawo i Sprawiedliwość zależy, by doprowadzić do tego, aby Polacy nie mieli żadnych kompleksów wobec Zachodu i Europy. Chodzi zatem o dostęp do wysokiej jakości infrastruktury, jak mówił prezes PiS, życia w dobrze zarządzanych instytucjach społecznych, państwowych i samorządowych. Z kolei Grzegorz Schetyna na konwencji w Warszawie przedstawił propozycję Koalicji Obywatelskiej, które tym mogą stać się przedmiotem pewnych anegdot. To m.in. dopłaty do edukacji, dodatkowe wsparcie dla uczniów, rozszerzenie systemu wsparcia dla seniorów i kontynuacja budowy orlików. Lider PO powiedział, że jednym z celów Koalicji Obywatelskiej jest zagwarantowanie dzieciom atrakcyjnych szans w edukacji i dlatego zadeklarował, że koalicja chce, by uczniowie w całej Polsce mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji. To także zwiększy równość szans życiowego startu, bo bardzo często wybór wymarzonej szkoły jest poza zasięgiem utalentowanych dzieci z wyjątkowych rodzin z terenów wiejskich. Ich rodziców często nie jest też na sfinansowanie dojazdu do szkoły. Bezpłatny bilet w komunikacji publicznej dla dzieci i uczących się młodzieży. Raz na zawsze jesteśmy pewni, ten problem rozwiąże. Grzegorz Schetyna obiecał również zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Uczniowie z 5 lat z seniorami obligatoryjne zadania dla wszystkich samorządów w Polsce, powiedział przewodniczący PO. W każdym mieście i w każdej gminie zostaną stworzone centra opieki nad ludźmi starszymi. Jedną z kluczowych form tej pomocy będzie jeden numer telefonu, pod którym przez całą dobę będą dyżurować ludzie mogący zapewnić starszym Polkom i Polakom natychmiastową pomoc lekarską, ale także obecność fachowca, który pomoże w przypadku nagłej awarii z mieszkaniem. Seniorzy będą też mogli liczyć na pomoc w dotarciu do lekarza przy wypełnianiu wniosku do urzędu.
Tylko w latach 2009-2012 udało nam się zbudować lub wyremontować ponad 3800 km dróg lokalnych i zbudować ponad 2600 wojsk piłkarskich w większości polskich gmin. I zgodnie to programy realizowane w oparciu o partnerstwo rządu i samorządu, finansowanie z budżetu centralnego, budżetów samorządowych przy wsparciu środków unijnych. Musimy ten program dokończyć tak, aby mieszkańcy każdego regionu w Polsce mogli jeździć po bezpiecznych drogach lokalnych, a dzieci w każdej polskiej gminie miały prawdziwe wojsko i mogły z niego korzystać. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty mówił podczas kongresu że nie ma demokracji bez silnego samorządu. Zaznaczył, że SLD stawia w samorządach na inwestycje w człowieka. Podkreślał, że lewica przetrwała najgorszy czas po wyborach parlamentarnych i ma nadzieję, że nauczyło to nas pokory. Tak mówił Czarzasty. Podkreślał przy tym, że wszyscy samorządowcy SLD będą upowszechniać lewicowy program bliższy społeczeństwu. Oczywiście, ja już wcześniej też zaznaczyłem, że ta kultura, zwłaszcza odnoszenia się na zachodzie, paradoksalnie, w sensie paradoksalnie, bo przecież to są społeczeństwa wielokulturowe, w których Kościół katolicki nie odgrywał też niejednokrotnie aż takiej roli jak w Polsce, ale ten poziom kultury jest wielokrotny. Ale to nieprawda, jaki taki naiwny jest. Zaoponować, co zwrócić uwagę, że jednak też w szacunku to sami już dzisiaj chociażby w ciągu tego wieczoru jesteśmy świadkami tych słów szacunku. Właściwie w każdej wypowiedzi i za każdą z tych wypowiedzi z osobna i za wszystkie razem myślę, że obaj mogę tak powiedzieć w imieniu ojca Janusza i swoim przeskładamy bardzo serdeczne wyrazy wdzięczności. Niego nie będzie, że tysiąc razy już to jest. Daruj sobie, daruj! Pani prezydentowa podkreśliła, że jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń, to ona wzrosła i ostatecznie przedwiośnie było oddane w 2950 miejsc w 35 krajach. I to jest absolutnie rekord, na to zwracała uwagę Agata Kornhauser-Duda. Mówiła też, że po raz pierwszy w historii to narodowe czytanie odbywało się na wszystkich kontynentach, łącznie z Antarktydą, bo tam włączyli się do tego narodowego czytania polarnicy. Parę prezydentów podziękowała też pracownikom Kancelarii Prezydenta i współorganizatorom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury i patronom medialnym Polskiemu Radiu, które na bieżąco informowało o wszystkich wydarzeniach związanych z narodowym czytaniem i tutaj w Ogrodzie Saskim przedstawicieli i oczywiście w całej Polsce, a także za granicą. Pani prezydentowa zwracała uwagę, że w tym roku do Narodowego Czytania dołączyły też osoby niewidome i słabo widzące. Mówiła też o Polonii, która na całym świecie niezwykle aktywnie uczestniczyła w tym narodowym czytaniu. I tutaj podkreśliła, że liderem rankingu jest w tym roku Ukraina, gdzie przedwiośnie Stefana Jarońskiego było czytane aż w 50 miejscach. Ale przedwiośnie Stefana Jarońskiego było też czytane na Litwie, Białorusi, a rozpoczęło się oczywiście na Irlandii i Australii, a później Polonia czytała także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii czy Kazachstanie. Pan prezydent Andrzej Duda dziękował też za kreatywność Polaków, bo w tym roku doświadczenie środowiska, które umożliwia, zachęca, poczynając właśnie od otoczenia, od otoczenia rodzinnego przede wszystkim, a idąc dalej przez otoczenie, no właśnie jakiegoś kręgu przyjaciół, znajomych, no i później właśnie tego kręgu społeczeństwa, którym kapłan przygotowuje się do kapłaństwa, wzrasta później w tym kapłaństwie. Akcja rozprzestrzenia się w Polsce i na całym świecie i mówił, że płynie z tego
jedno radosne przesłanie. Czytamy coraz więcej i umiemy do tego czytania zachęcać. Mamy oczywiście na koniec panu to pytanie, co będziemy czytać w przyszłym roku na Narodowym Czytaniu. I prezydent Andrzej Duda pozostawił, podobnie jak w poprzednich latach, wybór Polakom. Zapowiedział, że w odpowiednim czasie będzie możliwość wskazywania tytułów, które Polacy chcieliby czytać w kolejnym Narodowym Czytaniu w 2019 roku. A tutaj, tak jak już wspominałam wielokrotnie, 12 godzin trwało Narodowe Czytanie przedwieczne Stefana Żeromskiego w Ogrodzie Saskim, w interpretacji 23 znanych i lubianych aktorów, jak Ewa Wiśniewska, Grażyna Szapołowska, Piotr Grabowski, Ewa Lundowska, Anna Czartoryska-Niemczycka czy Antoni Pawliński. Aktorom na scenie towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu m.in. Kapeli Rzeczy Warszawa, Wojtka Pawlika, Marcina Maseckiego czy Andrzeja Smolika. Ten ostatni rozdział, który tutaj był czytany w Ogrodzie Saskim, fragment zatytułowany Spór z Gajewcem, nieszczęśliwy kochany w ataku, atakuje Belweder, wykonany Ewy Czas przez muzyczne twórcy Józef Szczek. Ten rozdział tutaj w Ogrodzie Saskim też wysłuchał pana prezydenta. Brazylia, Australia, albo nawet Antarktyda, wszędzie tam stanowi przedwiośnie Żeromskiego, to robi wrażenie. A akcję podsumowała w Ogrodzie Saskim w Warszawie Dorota Piotrowska. Bardzo dziękuję i to podsumowanie kończy Ogrodzie Północnego Kasablewskiego Pałacińska. Kościołowi i ludziom, których spotkaliśmy, którzy wpłynęli na nas dobrze, piszemy na adres Radio Maryja, ulica Żwirkiej Tibor 80. 7:24:23:30 czas na nasze książki. Czekamy na wypowiedzi Państwa na piśmie do 30 czytania. W tym roku lekturą było przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wydarzenie rozpoczęło i zakończyło się w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Miło było przeżyć to przedwiośnie późnym latem, tak powiedział na zakończenie Narodowego Czytania.